Witam Was serdecznie 14 sierpnia w sobotę, dzień wolny. W psalmie 119, 52 wierszu czytamy: Pamiętam, Panie, o odwiecznych prawach Twoich i doznaję pocieszenia. W pierwszym liście Jana 1:2 czytamy: Żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy Wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Dostajemy mnóstwo wiedzy na lekcjach religii, już w domu, od dzieciństwa, na szkółkach niedzielnych, na nabożeństwach. Wiedzy, z którą sami decydujemy, co robimy. Czy jest to coś, co sprawia, że chcemy być dobrym świadectwem? Czy to pobudza naszą wiarę? Za każdym razem moim uczniom powtarzam, że ja nie oceniam ich wiary. Z wiary ocenię ich życie i oceni sam Bóg. Ja jedynie mogę ocenić ich wiedzę, którą zdobyli. Poznane historie biblijne, poznane pieśni. Tylko tyle i aż tyle. Bo właśnie na tym wszystkim, na tych prawach, na tych zasadach możemy budować swoją wiarę. Żeby budować wiarę, budować relacje z naszym Bogiem, potrzebujemy coś o Nim wiedzieć. Ważne jest, abyśmy doświadczyli Jego w swoim życiu. I co więcej, kiedy doświadczymy Jego życia w naszym życiu, zmian, które zachodzą w naszym życiu, wtedy jesteśmy zachęcani do tego, aby świadczyć, w jaki sposób nasze życie się zmieniło. Aby iść poprzez ten świat i swoim zachowaniem pokazywać na Pana Jezusa. Bo nieraz ktoś mówił płomienne mowy, mówił wiele słów, ale jego życie było przeciwieństwem. Czasem powtarzają: róbcie to, co mówię, a nie to, co czynię. Ale nie o to chodzi. Jan zwracał uwagę. Został nam objawiony żywot. Został nam objawiony Jezus Chrystus. Możemy Go poznawać. Możemy być dobrym świadectwem. Za każdym razem też uczniom powtarzam, że mamy niesamowity przywilej. Żyjemy w kraju, gdzie jesteśmy wolni i możemy być osobami wierzącymi. Nie musimy się wstydzić tego, że jesteśmy ewangelikami, tego, że jesteśmy chrześcijanami. Jezus Chrystus nie wstydzi się nas. A czy my w codziennym życiu nie wstydzimy się Go? On był u Ojca, przyszedł na ziemię, dał nam przykład, nauczył nas wiele rzeczy. Poznajemy te historie, znamy je. Zachęcam nas, abyśmy także nimi chcieli żyć. Pozwólcie, że zakończę modlitwą żydowską, która znajduje się także w książeczce z Biblią na co dzień. O Panie nasz Boże, wzbudź w nas miłość i szacunek dla swych prawdziwych dzieł. Zwróć ku nam swoje wszystkie stworzenia. Niech działają zgodnie z sercem niestrudzonym. Aby wola Twoja w końcu się stała. Twoja jest bowiem ziemia, Ty jesteś wszechmogący. Ty dajesz moc i miłość wszystkiemu, co stworzyłeś. O Panie, pozwól swojemu ludowi radować się czcią, a sławą wszystkim bojącym się Ciebie. Amen. Błogosławionego dnia.